W drugim dniu cyklu strona www dla podcastera zajmiemy się konkretnie już wyglądem strony internetowej i dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o kilku fajnych szabonach, z których myślę, że warto skorzystać. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie jak zrobić podcast.pl. W drugim dniu chciałbym porozmawiać troszkę już o wyglądzie samych stron internetowych. Jeżeli zdecydowaliście się na któryś hosting, niezależnie od tego, czy była to którakolwiek ze wspomnianych przeze mnie firm, czy też jakakolwiek inna, musimy na tym hostingu umieścić swoje strony internetowe. Najpopularniejszym systemem na świecie do publikacji stron internetowych jest WordPress i z WordPressa polecam skorzystać. Do WordPressa jest mnóstwo dodatków, dodatki, które ułatwiają kontakt z naszymi klientami, które ułatwiają komunikację pomiędzy naszą stroną internetową a portalami społecznościowymi, które ułatwiają również publikowanie podcastów, tak więc tutaj naprawdę w WordPressie będziemy mieli praktycznie wszystko i bez wymaganych umiejętności programowania spokojnie sobie z czymś takim powinniśmy poradzić. Do WordPressa jest kilka szablonów, które zostały stworzone specjalnie z myślą o podcasterach. Jest też sporo szablonów, które wprawdzie nie zostały przygotowane bezpośrednio dla podcasterów, natomiast przez podcasterów mogą być wykorzystywane. Ja osobiście korzystam z szablonów firmy Elegant Dams. Są w tej chwili dwa bardzo dobrze, porządnie przygotowane szablony, bardzo mocno konfigurowalne. One wprawdzie nie były dedykowane dla podcasterów, natomiast można je sobie praktycznie w dowolny sposób przerobić, przygotować. Pierwszym z nich to jest szablon, który możecie zobaczyć na mojej stronie, KrystianZych.pl albo na stronie podcastu, cośieczyta.pl. To jest szablon Divi, a drugi szablon, wykorzystywany na stronie, jak zrobić podcast.pl, to jest szablon Ekstra. Oba są stworzone przez tą samą firmę. Oba zostały przeze mnie oczywiście trochę zmodyfikowane, dopasowane do moich potrzeb. Natomiast oba tak naprawdę mają tak duże możliwości konfiguracyjne, że możemy z nimi zrobić praktycznie wszystko. Ale. Dla podcasterów zostały również przygotowane specjalne szablony, które również i wszystkie wtyczki, wszystkie dodatki, wszystko co w środku jest potrzebne podcasterowi mają zainstalowane. To są szablony w dosyć zabawnych nazwach Dixie i Sachmo. Dixie i Sachmo zostały przygotowane właśnie z myślą o podcasterach. To są szablony, które mają bardzo ładnie opracowane odtwarzacze audio, które mają przygotowane już skrypty do publikacji podcastów. Takie szablony wystarczy zainstalować tak naprawdę na naszym serwerze, dograć wszystkie wtyczki, wszystkie elementy, które są przez te szablony sugerowane, bądź też, mm, które są obowiązkowe do uruchomienia podcastu. I właściwie tyle wystarczy, żeby cieszyć się naszym nowym serwisem, właśnie przygotowanym specjalnie dla podcastu. Szablony są bardzo ładne i też dosyć mocno konfigurowalne. Dosyć dużo rzeczy możemy w nich zmodyfikować, aczkolwiek myślę, że ich domyślny Szablon domyślny wygląd jest wystarczająco ładny, żeby większość podcasterów zadowolić. Mi osobiście się bardzo podobają, i dlatego też wybrałem właśnie te szablony, żeby również i Wam je polecić. Zobaczymy, jak te szablony wyglądają. Dixie, jak wspomniałem, jest szablonem przygotowanym dla podcasterów z myślą o podcasterach i ma on wbudowane kilka bardzo wygodnych opcji. Pierwszą z nich jest oczywiście dosyć fajny odtwarzacz dosyć fajny player. Możemy oczywiście skorzystać z dowolnego innego, natomiast tutaj jest taki ładny odtwarzacz już wbudowany, wkomponowany w nasz szablon. I zobaczmy, jak on wygląda. Domyślna lista odcinków wygląda w ten sposób. Każdy z nich ma wbudowany odtwarzacz. Po kliknięciu w link, po podejściu do odcinka, wszędzie mamy tutaj w tym samym stylu te odtwarzacze. Natomiast szablon jako taki jest w ogóle bardzo ładny, bardzo czytelny, przejrzysty. Lubię takie szablony, gdzie jest sporo jasnego, sporo wolnego miejsca i ładnie wszystko ze sobą kontrastuje, i ten szablon właśnie dokładnie taki jest. Mamy możliwość sortowania odcinków. Możemy podzielić sobie odcinki na kilka różnych kategorii, bądź też dotyczące różnych tematów. W momencie, jak będziemy Startować to podobnie jak w przypadku niektórych projektów WordPressowych, po prostu będą się wyświetlały nam te, które w danym momencie potrzebujemy, to, o które nam w danym momencie chodzi. Jest możliwość wyświetlania listy odcinków na kilka sposobów, albo jako lista, tak jak przed chwilą to było, albo w ten sposób, jako tego typu kilkukolumnowa tabela. No, i oczywiście możemy wbudować różne odtwarzacze. To nie tylko ten taki standardowy odtwarzacz, który przed chwilą widzieliście. Nie tylko tego typu odtwarzacz, ale też można wykorzystać na przykład odtwarzacz. Tutaj jest z SoundClouda, z serwisu MixCloud, więc i dowolny inny również będzie tutaj działał. Możemy w tym momencie w tym miejscu włożyć na przykład, podłączyć odtwarzacz chociażby z serwisu Spreaker czy skądkolwiek inąd. Moim zdaniem jest to bardzo ładny, bardzo czytelny szablon. Moim zdaniem świetnie nadaje się do podcastu i na pewno jest to szablon, który mogę podcasterów wszystkim sumieniem polecić. Podobnie prezentuje się Sacmo. Saczmo został stworzony przez tę samą firmę. Oba te szablony mają wspólnego autora. W związku z czym część tych elementów dostępna jest i w jednym, i w drugim. Na przykład, sortowanie odcinków działa w taki sam sposób jak w poprzednim szablonie. Również w identyczny sposób będzie działało sortowanie odcinków, wyświetlanie odcinków na różne sposoby albo jako tabela kilkukolumnowa, albo jako lista. Również w taki sam sposób będzie możliwość wyświetlania różnego typu odtwarzaczy, nie tylko odtwarzaczy, które są tutaj wbudowane już w ten program, a też i dowolnych innych odtwarzaczy, które możemy sobie pod ten szablon podłączyć. No i co najważniejsze, oba te szablony, zarówno Dixie, jak i Satchmo mają wbudowane wszystko to, co jest potrzebne. Mają pluginy do podcastów, mają odtwarzacz do podcastów. Wszystko wystarczy tylko je wyłącznie ustawić. Natomiast, jako szablon, jako coś, co potrzebujemy zainstalować do naszego WordPressa, to tutaj w przypadku tych dwóch szablonów. Jest to po prostu kompleksowe rozwiązanie. Tutaj mamy wszystko, co mogłoby nam być potrzebne, żeby taki podcast uruchomić. Dla obu tych szablonów przygotowane są strony przykładowe z przykładowymi danymi. Możecie je obejrzeć, zanim zdecydujecie się na kupno na instalację tego typu szablonu. Właśnie, kupno. Wszystkie szablony, wszystkie cztery, o których tutaj dzisiaj mówię, czyli zarówno Divi Extra z Legend jak i Dixie i Sachmo, są szablonami płatnymi. W przypadku szabonów Elegant Dems płacimy roczny abonament za możliwość korzystania z tego szabonu. Chyba, że skorzystacie z usług osoby, która taki abonament może opłacać za Was. Na przykład ja mam wykupiony pakiet taki, który umożliwia mi publikowanie stron internetowych dla różnych osób i te osoby w, już w tym momencie nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli chodzi o szabony Saczmo i Dixie, te szabony kosztują 60 dolarów, jest to opłata jednorazowa i 60 dolarów może się w pierwszej chwili wydać dosyć dużą ceną. Z tym, że z drugiej strony warto wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. W momencie, jeżeli publikujemy swój podcast zupełnie od zera, jeżeli się na tym nie znamy, jeżeli nie wiemy, w jaki sposób mm, nasz WordPress ma być przygotowany, jakie dodatki, w jaki sposób skonfigurować, jak to wszystko powinno działać, to i tak będziemy musieli komuś zapłacić. Być może zapłacimy w ogóle za przygotowanie całego serwisu, całej strony internetowej, i w tym momencie na pewno zdecydowanie przekroczymy koszt 59 dolarów. Przypuszczam, że przynajmniej 3-4-krotnie. W momencie, jeżeli wykupimy taki szablon, który właściwie większość rzeczy ma już wbudowanych w siebie już ma gotowych, to nawet jeżeli się okaże, że część rzeczy, część usług dotyczących przygotowania takiej strony internetowej, internetowej musimy komuś zlecić, to i cena będzie w tym momencie odpowiednio niższa i wbrew pozorom kupno takiego szabonu wcale nie musi. Wychodzić drożej niż korzystanie z jakichś bezpłatnych szabonów. Tym bardziej, że 60 dolarów, 59 dolarów to nie jest moim zdaniem wygórowana kwota za bardzo fajny, bardzo dobrze przygotowany do pod dla podcastera szabem strony internetowej. Jeżeli podobają Wam się te szabony, jeżeli chcielibyście z któregoś korzystać, to pod spodem pod filmem są linki. To jest jak zrobić podcast.pl ukośnik DV, jak zrobić podcast.pl ukośnik ekstra. Dla takich szablonów, z jakich ja korzystam, bądź też jak zrobić podcast.pl ukośnik Dixie i jak zrobić podcast.pl ukośnik Saczmo dla szablonów, które Wam gorąco polecam. Ja z nich nie korzystam, dlatego że po prostu mam już strony przygotowane na innych szablonach, i no, trudno byłoby mi korzystać ze wszystkich równocześnie. Polecam gorąco któryś z tych szablonów. Oczywiście, możecie ustawić sobie jakikolwiek inny szablon dla swojego WordPressa. Jutro powiem Wam w jaki sposób przygotować wtyczki, jakie wtyczki są w ogóle potrzebne i w jaki sposób je skonfigurować. Zapraszam serdecznie.